Jeżeli zerwie się łącze, mm -hmm. jeżeli nie dojedzie reporter, jeżeli nie wiem, kamera spadnie, to tego reportera nie ma, tego wejścia nie ma. Ale ja tam jestem, świecę twarzą i świecę nazwiskiem i ja dostanę komendę przyszyj mi 10 minut, to znaczy opowiadaj na temat. I nie zapomnę, jak mój tato mi powiedział: mówi, Wiesz co? Ja mam wrażenie, że twoje życie. Składa się z bycia w pracy i przez dwa tygodnie bycia na urlopie, ale popraw mnie, jeżeli się mylę. Nie trzeba krzyczeć, żeby zostać usłyszanym. Trzeba mówić wolniej i ciszej i krócej. Decyt. Dziękuję Ci bardzo, że słuchasz mojego podcastu. Bardzo Cię proszę o drobną przysługę. Oceń moją audycję. To ma wpływ na pozycjonowanie w rankingach. Twój głos ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Herr Onr. Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd. Każdy z nas ma pewną część charakterystyczną. Taką pewną część, która od samego początku nas definiuje. Dla jednych jest to pieprzych, pod okiem dla innych jest to charakterystyczna fryzura lub ciekawe okulary. Ale jest osoba, której dla mnie najbardziej charakterystyczną rzeczą jest głos. Głos, którego nie da się pomylić z nikim innym, którego brzmienie jest nieprawdopodobnie piękne. A jeżeli ten głos dodamy do tego, że za nim stoi bardzo dobra treść, czyli osoba, która mówi pięknym, charakterystycznym głosem o rzeczach ważnych i istotnych, no to już wiecie, kto jest dzisiejszym gościem. Kamila Kalinczak. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. I to jest ten moment, kiedy jak tak mnie pięknie zapowiadasz, to ja boję się powiedzieć cokolwiek, bo boję się, że powiem nie tak jak trzeba i że ten głos nie wybrzmi, więc będę się starać przynajmniej na początku. A zdarza się, że twój głos nie wybrzmiewa? Zdarza się, że nie wybrzmiewa. Ale rzadko, to znaczy on już jest na tyle wytrenowany, że nie zawodzi w sytuacjach, w których mu nie wolno. Mhm. Ale głos brzmi inaczej rano, brzmi inaczej wieczorem, brzmi inaczej po takim pięciogodzinnym szkoleniu, które przecież prowadzę. Mhm. No to wtedy jest po prostu zmęczony i czasami, wiesz, zdarza się tam jakaś taka, nie to, że fałszywa nuta, to przesadzam, ale że po prostu brzmi inaczej, że jest zmęczony. Kiedy odkryłaś, że głos może być Twoim superpower? Kiedy przyszłam do Radia Studenckiego, to było w 1410 roku. To było Akademickie Radio Usłyszałam tam, że nie będę nigdy czytać wiadomości na antenie. A jednak po to tam przyszłam, bo nie mam warunków głosowych i że się nie nadaje. Ale pokazano mi, skierowano mnie na zajęcia z panią logopetką. Dziś jesteśmy na ty, chociaż ja wciąż mam problem z mówieniem na ty do osoby, do której czuję, wiesz, taki ogromny szacunek, jako szkoleniowczyni, pani doktor Jagoda Bloch. Jagoda. Mhm. I ona pokazała mi kilka ćwiczeń. Powiedziała mi, co z tym głosem można zrobić, jak można nim zapanować. I po roku czytałam już w Eurozecie, w radiostacji wtedy to młodsza córka mhm. Radia Z. A chyba po dwóch latach już w Radiu Z. Po prostu się zawzięłam. Czyli twój głos jest wytrenowany? Tak. Naprawdę? Mhm. To nie jest tak, że się urodziłaś z takim naturalnym darem i on po prostu był od zawsze? Nie. I też tak jak chyba większość z nas, miałam jakieś maniery, nie stawiałam kropek. Dzisiaj już stawiam kropki. Uczę stawiać kropki. Podczas mówienia. Tak. Zobacz, jak to mamy tendencję do... Stosowania intonacji otwartej, nie? Zobacz, jaka jest różnica. Dzień dobry, nazywam się Kamila Kalinczak. I teraz posłuchaj. Dzień dobry, nazywam się Kamila Kalinczak. Wow! No, proste, nie? Tylko to trudno zrobić, bo mamy tendencję do, do tego, że otwieramy. Na końcu. Więc tego się uczymy. Uczymy się właśnie panowania nad barwą, uczymy się nieśpiewania. Wiele osób, czytając dzienniki, w ten sposób śpiewa. I każde zdanie kończy tak samo. I teraz, jak będziesz oglądał serwis informacyjny, będziesz już to zauważał. Chodzi o to, żeby wyzbyć się też tego. Ja też tak robiłam, też tak czytałam. Jak wiesz, są jakieś takie nagrania, mój kolega zbierał to zawsze, archiwizował. I ja tego posłuchałam dzisiaj, czyli po 15 latach prawie. To mówię, o cześć, że mnie ktoś wtedy wpuścił na antenę. Ale nie da się inaczej nauczyć, poprawić, jeżeli się nie trenuje po prostu. Mhm. Mm to teraz ja. Będę brał się, ba, bał się odezwać. Na szczęście moja rola w tej audycji jest taka, że ja tylko zadaję <laughs> krótkie pytania i zostawiam przestrzeń gościom. To trochę ułatwia sprawę. Powiedziałeś, że trafiłaś do Radia Campus. Mhm. Po co? Bo to była taka nowość. Wiesz, ktoś. Wtedy komórki oczywiście mieliśmy, ale to nie działało tak, jak mhm. teraz wysyłało się maksymalnie smsy, nie mmsy, a i tak liczba była ograniczona, bo tam w abonamencie miałeś ich 60 mhm. powiedzmy w miesiącu. Tak, były takie czasy. No i poszłam tam sobie, bo to była nowość, dopiero co to otworzyli, dobrze było zobaczyć, co to w ogóle jest. Ja nigdy nie brałam radia pod uwagę, to znaczy gdzieś tam... Mm, trochę marzyłam po cichu, bardzo skrycie, żeby pracować w telewizji, ale wydawało mi się, że moja droga jednak zatrzyma się na prasie i że prasa będzie tym miejscem, w którym zacznę i skończę swoją ścieżkę zawodową. I to radio w ogóle było kompletnym przypadkiem. To znaczy, wydaje mi się, że gdyby się nie otworzyło Radiokampus, to nie dane by mi było spróbować, nie dane byłoby mi Mm, czytać na antenie, nie mając jeszcze do tego warunków, i, i, i uczyć się, i trenować, i ustawiać sobie ten głos, nie, nie byłoby mnie tutaj dzisiaj. Naprawdę? Mhm. Byłaś przekonana, że będziesz pisać, mhm. a dobrze piszesz? Mm, to nie jest moja supermoc. To znaczy, wiesz co, lubię krótkie formy, ale mhm. to też dlatego, że ja się nauczyłam tych krótkich form po radiu. Tam jesteśmy nauczeni wypisać depesze. Jak musisz skrócić o dwie sekundy, to skracasz o dwie sekundy. Liczysz dosłownie, słowa. Więc ja już dzisiaj wydaje mi się, że w takich krótkich formach faktycznie jestem dobra. Ale wiesz co, jak mi każesz napisać artykuł, mhm. to ja dostaję wysypki. To jest dla mnie... Mm, nie, nie lubię tego robić. No naprawdę nie przepadam za tym. Jak muszę coś napisać, to napiszę, ale nie przepadam. A dlaczego? No bo. Wiesz, radiowiec, newsowiec, jak można coś powiedzieć w czterech zdaniach, to mm -hmm. powie w dwóch i pół. Mm. I ja mam tę zdolność. O, troszeczkę ją ostatnio zatracam, bo wiesz, całe swoje życie dorosłe pracowałam właśnie na antenie newsowej, więc uczyłam się kondensować myśli. I teraz, jak już tam nie pracuję, to chyba sobie odrabiam za ten mm -hmm. czas, więc mam. Potworną skłonność, tendencję do anegdot, do, do opowiadania jakichś rzeczy, które można by było pominąć. Więc ja po prostu się tego nauczyłam, żeby kondensować myśli. I kiedy ja jestem w stanie coś zawrzeć w takim wpisie na Instagramie, on ma ograniczoną liczbę znaków. Mhm. Jest to dość obszerne, ale jednak krótkie. No, tak biorąc pod uwagę, gdybyśmy chcieli to porównać na przykład z artykułem prasowym, i ja uważam, że. Tyle wystarczy. Nie chcę, wiesz, opowiadać naokoło, powtarzać się, parafrazować, cytować sam siebie. Wydaje mi się, że to jest bez sensu. Mam wrażenie, że my żyjemy w takich czasach, kiedy wszyscy chcą mówić dużo, dużo, przede wszystkim dużo i głośno. Nawet jak nie mają nic do opowiedzenia. Jest mnóstwo tych live'ów. Pamiętasz, jaki był boom na live'y w mhm. marcu, kwietniu 2020, kiedy oczywiście siedzieliśmy, potrzebowaliśmy trochę oczywiście takiej rozrywki. Nie, nie, nie neguję tego. Ale te godzinne, dwugodzinne live'y, one z nami zostały i ja, no tak jak mówię, wywodzę się z takiego środowiska, gdzie ta oszczędność czasu jest w cenie. Dlatego z takim patrzę... Mm, nie, chciałam powiedzieć poobłażaniem, ale nie wolno tak, tak mówić. Jeżeli Ktoś ma odbiorców i, i ci odbiorcy są zadowoleni, i ta osoba lubi tak to robić, to wszystko jest ok. No, w każdym razie to nie jest ta forma wyrazu, która mi jest bliska. Ja jestem dobra w tych krótkich. I to jest moje wielkie marzenie. Moim wielkim marzeniem jest w kategorii live'ów. Na przykład mam taki poranny live na Linkedinie. i nie, on jest mhm. 15-12 minut. I moim wielkim marzeniem jest go doprowadzić do takiego elementu, w którym po pierwsze, zejdę do 10 i to byłoby cudowne. Po drugie, on się nazywa to, co najważniejsze. I idea jest taka, żeby tam dokładnie zejść do tego, żeby to naprawdę było to, co najważniejsze. Wiesz, Ile trwa rozmowa w telewizji albo w radiu? Ile? Jeżeli masz jednego gościa lub gościnie, to no tak, 8 minut, mm -hmm. 8 do 12. Jeżeli ja prowadziłam debatę i tam było na przykład czworo gości, no to maksymalnie 14 minut, więc ja uważam jednak, że sztuką jest, tak jak mówisz, wyciągnąć to, co najważniejsze w 8 minut, bo to tak naprawdę musisz być bardzo dobrze przygotowany, nie? Tam po prostu sadzisz konkrety, mhm. dociskasz, wyciągasz, wyciągasz. No wiesz, wywiady rzeka też oczywiście mają swoją, swoich fanów, to jest zupełnie inna formuła i rozumiem, że tego też się może komuś dobrze. Słuchać, ale uważam, że pod warunkiem, że są dobrze przygotowane, to, to tak, to mają szansę się obronić. To powiedz mi, jaka jest strategia, jaki jest klucz, jaki jest sposób na doprowadzenie do tego, żeby móc powiedzieć bardzo treściwie i krótko? Przy założeniu, że prowadzimy rozmowę, mhm. pierwsze pytanie jest najważniejsze. Ja jak mam. Prowadzę wywiad, a prowadzę ich jednak sporo, bo nagrywam cykl podcastów dla wysokich obcasów. Mm -hmm. To tak chodzę sobie i móżdę. I tu sobie coś poczytam, tam coś. Zawsze się zwaniam z moimi rozmówcami, rozmówczyniami wcześniej, bo oni mi zawsze powiedzą coś, czego nie powinni mi powiedzieć mm -hmm. przez telefon. Wiesz, ja mam jakąś taką super moc, że. Jak tak zadzwonię, tam trochę coś powiem, że dzień dobry, dzień dobry. Zaw zawsze coś po prostu mi wiesz rzucą, czego nie ma w internecie i ja się potem tego uchwycę. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby wsadzać człowieka na minę, to w ogóle, mhm. w ogóle nie to, ale podam przykład. Jest na Instagramie prowadzi swoje konto o etykiecie, mhm. czyli temacie, który jest mi bliski, Aleksandra Pakuła. Mhm. Ja ją zaprosiłam na rozmowę. Tylko że tak jak w ogóle uwielbiam ją 100%, jest jedna rzecz sporna między nami. To znaczy, ja jak prowadzę program w telewizji, siadam, jak mój niedościgniony ideał siadania, czyli pani Jaworowicz, czyli wiesz, nogi za głowę, wyższy poziom jogi. Natomiast no, Aleksandra Pakuła, pani od etykiety, no sugeruje, żeby siadać jak królowa brytyjska, czyli nogi złączone razem, żadnego tam, wiesz, machania. No więc wprowadziłam tę rozmowę, zaczęłam takim wstępniakiem, jakim ty dzisiaj zacząłeś, po czym mówię Pani Aleksandro, chciałabym, żebyśmy zaczęły od tej kwestii, która jest sporna, o którą się kłócimy w mediach społecznościowych, bardzo proszę. No i jak się pewnie domyślasz, to oczywiście spowodowało, że ona zaczęła się śmiać, kompletnie się nie spodziewała, że zaczniemy od tego. To wywołało jakieś takie, wiesz, stworzyło atmosferę. Ja zawsze mówię, że prowadzenie Wywiadu, prowadzenie imprezy, spotkania, warsztatów. To jest zarządzanie atmosferą. Ona poczuła się komfortowo, ja się zaczęłam śmiać i tak naprawdę z tego wyszła taka fajna rozmowa i tak się staram to robić, wiesz? Czyli pierwszy element to jest pierwsze pytanie, którego celem jest zbudowanie atmosfery, mhm. ale to dalej nie odpowiada na moje pytanie, jak skrócić, bo czasem zbudowanie atmosfery właśnie powoduje, że, że odpływasz. No tak, to prawda. Jeżeli masz rozmówcę, który, to znaczy, ja oczywiście robię schemat mm -hmm. rozmowy i, mm -hmm. i wiem, wiem, że to zabrzmi źle teraz, ale tak naprawdę zadając pytanie musisz wiedzieć, co chcesz usłyszeć. I często jest tak, jeżeli to jest na przykład praca w telewizji i ty poruszasz się w pewnym określonym, bardzo mocno określonym temacie, na przykład polityka zagraniczna, tak jak mm -hmm. ja pracowałam, to ja wiedziałam, co usłyszę mniej więcej od tych ludzi, bo oni są ekspertami w tej dziedzinie, poza tym ty też masz już pewną wiedzę, więc wiesz... Więc konspekt po prostu. Chcesz się dowiedzieć czegoś konkretnego, zakładasz to i nie pozwalasz swoim rozmówcom odpłynąć, bo pamiętajmy też właśnie, że no tak, mają czasami tendencje, czasami nie chcą ci czegoś powiedzieć, więc warto by było wtedy jakby do brzegu ich przyciskać. A prowadzisz samodzielne audycje bez gościa? No już teraz nie. A prowadziłaś? Tak. I co robiłaś, żeby były treściwe i krótkie? Pisałam sobie to, co chcę powiedzieć. I liczyłaś, ile to ci zajmie czasu? O tak. Po czym wycinałaś wszystkie rzeczy, które przedłużają niepotrzebnie? Tak. A co najczęściej przedłuża niepotrzebnie? Wata słowna. Czym jest wata słowna? <laughs> wata słowna to są takie zdania, no, że jak je wydniesz, to nic się nie zmienia. Ja nagrałam kilka takich felietonów, mhm. podcastów dla Gazety Wyborczej 8.10. O języku to było takie mhm. wiesz, on, on. Moje z Instagrama. I ja sobie to pisałam słowo w słowo, to znaczy ja nie mówiłam, tylko czytałam. Tylko że to było napisane językiem mówionym, więc nikt się nie zorientował. I kiedy czytałam to sobie sobie jeszcze na sucho, byłam w stanie wyłapać, gdzie są jakieś mielizny, gdzie. Zaraz, to jest niepotrzebne, przecież to już było w sumie. Lepiej tu spłętować od razu, nie? Mhm. I tam mieliśmy taki faktyczny dysonans, bo ja nagrywałam te falietony i one nie przekraczały 10 minut. A tam było bardzo takie duże ciśnienie, żebym miał 20. I mówię, no ale zaraz, no to są krótkie zagadnienia językowe. Przykład, rozwinięcie tutaj jakaś norma językowa, tu powołanie na coś i. No i tak nie, nie, nie było tam dla tego zrozumienia. I chcieli, żeby było dłużej? Tak. Naprawdę? Mhm to mogłaś dodać te wszystkie rzeczy, które wycięłaś. Na końcu na przykład powiedzieć, słuchajcie, a teraz wam powiem o wszystkich pozostałych elementach, które zostały wycięte z tego. Tak. Jeżeli chcecie posłuchać trochę o słownej, to to jest ten moment. <grym> tak, teoretycznie mogłam tak zrobić, ale no, chodzi o to, żebym ja czytając ten felieton się nie nudziła sama ze sobą. Kiedy przygotowuję takie wstępniaki na przykład na eventy też, to zawsze chodzę po mieszkaniu i je sobie opowiadam. Mhm. I jeżeli zaczynam się nudzić... Mhm. To wycinam. To siadam po prostu i wycinam. Tak samo jak czasami, wiesz, jeżdżę i wygłaszam jakiś power speech na zlecenie. No, no to tak samo. Chodzę, mówię do siebie i myślę sobie: Nie no, zaraz to jest bez sensu. Tu mi usną, tu mi odpłyną. To jest ten moment. I, i staram się to po prostu wyciąć: kondensować, kondensować, liczyć słowa. Jak się nazywa twój profil na Instagramie? Kamila Kalinczak. I podpis. Jest dziennikarz i. Facetka od polskiego. Skąd to się wzięło? Facetka od polskiego? Tak. Napisał kiedyś do mnie taki chłopak, 17-latek. I napisał, że tam klikają z chłopakami w szkole te moje quizy na Instagramie we wtorki i w czwartki i że mówią na mnie facetka. I czy ja się nie obrażę, i czy mogą dalej tak mówić? I mi się to tak spodobało, że powiedziałam wszystkim. I tak zostało. Powiedział mi też, napisał mi też, bo tam chwilę potem pisaliśmy, że ich pani od Polskiego kazała im mnie obserwować. Mm. I to było dla mnie bardzo zaskakujące. Zaczęłam mocno ważyć słowa. Mm -hmm. Ja wciąż trochę, mimo że wczoraj stuknęło 90 tysięcy, mam takie poczucie, że tam jestem ja, moi znajomi i tacy trochę dalsi znajomi. I tak nie czuję tego, powiem pięknie po polsku, impaktu, który, wiesz, dzieje się, kiedy coś tam powiem i rzucę. Ale faktycznie to po raz pierwszy uzmysłowiło mi, że tam jest młodzież mhm. niepełnoletnia i trzeba ważyć słowa. A co dla ciebie znaczy ważyć słowa? Wiesz co, no wcześniej zdarzało mi się na przykład opublikować coś, bo jesteśmy na imprezie. Mhm. Nie? A to tak trochę średnio, bo przecież na przykład to wielu influencerów to robi. Nie mają ustawionych bramek 18+, plus, a reklamują alkohol. Mhm. To jest nieetyczne, mhm. A przede wszystkim jest nielegalne, jeżeli mówimy o wysokoprocentowym alkoholu. Więc to są takie rzeczy, których uczymy się podczas naszej obecności w mediach społecznościowych wszyscy, zwłaszcza, że te kwestie się zmieniają. Mhm. Ja na początku, dwa lata temu, nie miałam takiej świadomości, że tak to jest nie za bardzo, żeby tam wrzucać rzeczy z drinkiem. Nie? Na przykład, mhm. jak jestem gdzieś na imprezie w nocy z drinkiem, no to przecież konotacja jest dość oczywista. I Myślałam sobie, że to nie jest fajne. Albo gdzieś tam, no nie, przeklinać to nigdy nie przeklinałam, no bo jestem jednak, wiesz, pochodzę ze środowiska dziennikarzy, no nie przeklina się na antenie, po prostu, więc nie przeklina się też w mediach społecznościowych. Ale tak, chyba ten przykład z alkoholem najlepiej oddaje to, jak zaczęłam mocno ważyć słowa. Ale zaczęłaś ważyć słowa, czy dodałaś element. Y Zakaz wstępu przed ukończeniem 18 roku życia. Nie, nie, właśnie tego nie dodałam. Właśnie pomyślałam sobie, że ja bym chciała, żeby ta moja grupa odbiorców była jak najszersza, i ja teraz muszę z przekazem dostosować ten przekaz. że przykład kiedyś zrobiłam, nie mając jeszcze świadomości, jak w pełni brzmi ustawa o wychowaniu w trzeźwości, zrobiłam taki mm, odcinek ONE on, o prawidłowej wymowie mm, koktajli, drinków, nazw alkoholi. No, dzisiaj bym tego nie zrobiła. Wprawdzie tam już wiedziałam, że coś jest jestem, więc zrobiłam na początku taką planszę 18, plus i napisałam, że to nie jest odcinek sponsorowany, nie promujemy picia alkoholu. Chodzi o to, żeby skończyły się czasy modżajto. I zaprosiłam tam dwóch kolegów, którzy są mistrzami świata w sztuce Flair, więc w ogóle wiesz, mhm. najbardziej znani barmani na świecie, naprawdę. Mhm. I to był świetny odcinek, tam było dużo muzyki, oni pokazywali, wiesz, opowiadaliśmy o tym, śmialiśmy się z tego modżajto, wymyślaliśmy jakieś różne dziwne rzeczy, i to wyszło bardzo fajnie. Ale dzisiaj bym tego nie zrobiła, no bo to jest jednak alkohol. Mm -hmm. I trzeba brać odpowiedzialność za ludzi, którzy nas oglądają. Wtedy do mnie gdzieś tam właśnie pomału docierało, bo państwo wysyłali, że: o, klikam z moją sześcioletnią córką, o, mój sześcioletni syn już wie, że na co dzień to są trzy słowa. No i, no i tak, ja muszę, ja muszę pamiętać o tym, że tam są też: kiedyś powiedziałam, że do mojego psa, ty gówniaku. Jak mnie denerwujesz. No i pani mi napisała, moja córka od wczoraj chodzi i powtarza do naszego kota, ty gówniaku. Mówię, o nie, oczywiście w formie żartu pani mi mhm. napisała z pretensjami, ale to jest kolejna taka sytuacja, gdzie zdajesz sobie sprawę z tego, że tak, musisz brać za tę odpowiedzialność. Na przykład to, czego nigdy nie mogę zrobić, to znaczy w ogóle tak nie robię, więc, ale wiesz, ludzie to robią na Instagramie, na przykład prowadzą samochód i nagrywają treści. Mhm. Nie wolno tego robić, po prostu. To jest nielegalne i wiesz, mając pod uwagę wszystkich oczywiście, to jest słabizna, a jeszcze młodzież, ludzi niepełnoletnich, to już w ogóle. A to jest też taka chyba rzecz dzisiaj, która z definicji prosi się o srogi łomot, w takim sensie internetowy srogi łomot. Znaczy jak obserwuję osoby, które dokładnie wrzucają nagrywane filmy z samochodu, mówię ja nie mogę, mhm. aż prosisz się i to jest właściwie taka rzecz, że przecież masz gwarancję tego, że za chwilę dostaniesz negatywne komentarze. Mhm. No bo już ten temat jest chyba tak wielokrotnie przypominany, że mhm. aż ciężko sobie wymyśleć, że ktoś może jeszcze na to wpaść. Przed A... wczoraj na LinkedInie. Oglądaliśmy to samo. Jak pani nie dość, że nagrywała, to jeszcze jadła nie trzymała. Tak, 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 tak. Nie trzymała kierownicy w ogóle. Wiesz co, Przejrzałam te komentarze właśnie i trochę mnie to podniosło na duchu, bo tam większość była taka, że no halo, no mhm. bez przesady. Ani to śmieszne, ani to fajne, ani to w ogóle cokolwiek. Więc fajnie, że zaczynamy na to zwracać uwagę. I ja rozumiem też osoby, które chcą nagrać. Ja rozumiem, że one mają poczucie, że są bezpieczne. Ja to naprawdę rozumiem. Ale z drugiej strony to, o czym my mówimy, czyli w momencie, w którym bierzesz telefon i nagrywasz, to zawsze robisz to po to, żeby mieć wpływ, na mniejszą lub większą grupę, zadaj sobie pytanie jedno, jaki to będzie wpływ. Mhm. I to nie będzie ten wpływ, który chcemy osiągnąć. Znaczy, po prostu, jak chcesz nagrać z samochodu, na szczęście samochód da się zatrzymać, można się zatrzymać na parkingu, można się zatrzymać na poboczu, nawet, ale pewnie parking jest lepszym miejscem. Usiądź, nagraj, skup się, skoncentruj i dzięki temu nagrasz szybciej, To mhm. też jest ważny element. Opublikujesz bezpiecznie i pójdzie. Mhm. To dlaczego tak wielu ludzi. Wciąż nagrywa robi sobie zdjęcia z zagierownicy. kierownicy. Moim zdaniem z tego samego powodu, o którym ty powiedziałaś, bo cały czas się im wydaje, że robią to tylko dla siebie i dwóch znajomych, Aha. a później się orientują, że tam jest 90 tysięcy. Hmm. No tak, tak. Może znaczy, tak być. Jest ten moment. Jest ten moment, w którym masz takie przekonanie trochę, że gubimy ten element, moim zdaniem, tej, takie, takiego poczucia intymności w internecie, znaczy nam się dalej wydaje, że to jest tylko kilka osób. Szczególnie jak naprawdę na przykład mamy komentujących znajomych. Tam się wydaje, że są tylko oni, a zapominamy, że za nimi stoi jeszcze całkiem duża, spora grupa osób. A dlaczego tak wiele osób decyduje się na pokazywanie alkoholu wysokoprocentowego, mimo że ustawa o wychowaniu w trzeźwości jednoznacznie mówi, że tego wolno, nie wolno robić? Wiesz co? Bo akurat myślę, że tutaj ludzie nie wiedzą. Bo myślę sobie, że bardzo, bardzo, bardzo dużo osób wie, ale agencje wiedzą, które zlecają. Agencje wiedzą, Okej, okay, też już, już mówisz o, o pokazywaniu alkoholi w ramach kampanii? Tak, na Instagramie. To myślę sobie, że nie wiem dlaczego. Może dlatego, że chcą oszukać system. To prawda. To, to, ja myślałem, że bardziej mówię o takim momencie, typu zdjęcia, które teraz zalały świat, mam na myśli poferyjne. Czyli dokładnie mm. w Włochy i zdjęcie mm. na stoku. I jak zdjęcie na stoku we Włoszech, to najczęściej kojarzy się z bardzo konkretnym drinkiem. Mm. I, I myślałem, że mówisz o takim jakby codziennym, indywidualnym chwaleniem się tego, że jestem w fajnym miejscu i ten alkohol jest w mm. towarzystwie. Ty mówisz o kampaniach alkoholowych. To faktycznie mm. nie wiem, dlaczego tak jest. No. Skąd się wzięło u ciebie on czyli przywiązanie do języka? No sama nazwa o jest. Yy... Za tym stoi taka bardzo osobista i intymna historia, za samą nazwą, bo jest jedna para spinek do mankietów męskich. Jedna spinka to O, a druga to E. I na tym zakończę <noise> tę część wypowiedzi, więc stąd. Natomiast przywiązanie do języka. Mm, wiesz co z Radia Z? Kiedy przyszłam tam jako dzieciak, tak naprawdę, po raz pierwszy zetknęłam się z grupą ludzi, tak świetnie mówiących po polsku. To znaczy po prostu ogromne kompleksy miałam z tym związane. A że jestem kujonką, no to wiesz, starałam się nadrobić. Ale czekaj, ja bym musiał tutaj postawić przecinek, nie kropkę. Miałaś kompleks mówienia po polsku? A Kim jesteś z wykształcenia? Dziennikarką. No właśnie. No tak. Czyli kończysz studia, które trochę uczą cię, jak mówić po polsku. Podpowiadają. Wiesz co tak? Ja akurat faktycznie trafiłam do pani profesor Marcjani, ku niej się broniłam, w ogóle pisałam pracę. Na podstawie rubryki, którą prowadził wtedy Robert Mazurek, dzisiaj w mhm. RMF, to była taka satyryczna rubryka we wprost, i oni tam jechali po politykach. To doskonałe, bo ja pisałem na ten temat pracę magisterską. Tak, więc faktycznie trafiłam do osoby, która wyrobiła we mnie taką ciekawość tego języka. Wiesz, ja lubiłam te zajęcia. Mhm. On to była niezła kosa. Jest pani profesor Marcjanik, którą uwielbiam. Mm. A ja chyba lubiłam takich, wiesz, takich wykładowców, takich nauczycieli. Mnie to ciekawiło, dlaczego się mówi, nie zasypiaj gruszek w popiele. Jak ja się dowiedziałam, skąd to się wzięło, i w ogóle, dlaczego nie zasypiaj, a nie zasypuj, bo wszyscy myślą, że zasypuj, to ja byłam wiesz, zaskoczona, ciekawiło mnie, to chciałam więcej. Dlaczego się mówi, nie zasypiaj gruszek w popiele? Bo to jest od spania, a nie od zasypywania. Kiedyś dawno temu, kiedy chciało się przygotować taki przysmak, jak właśnie gruszki pieczone. Zakopywało się je faktycznie w popiele, a potem siadało się przy piecu, a że było ciepło, to się zasypiało. Więc jeżeli zaspałeś gruszki w popiele, to one się oczywiście spaliły. Więc to w tym powiedzeniu chodzi, w tym zwrocie chodzi o to, że przegapisz nadarzającą się okazję. Nie zasypiaj gruszek w popiele, nie trać nadarzającej się okazji. Nie? I tam były takie rzeczy na tych zajęciach i mnie to strasznie ciekawiło. Myślałam sobie, kurczę, ja używam tego języka codziennie, codziennie robię tyle błędów. I to w zasadzie ktoś... Rozumiesz, trafiłam na wykładowczynię, która zajawiła mi te pasje, no nie? A potem poszłam do radia. To wtedy była druga antena największa radiowa mhm. w Polsce. No i tam faktycznie zobaczyłam, jak ten język wygląda w praktyce i że można tych błędów robić jeszcze więcej. I tam nie było przyzwolenia na robienie błędów językowych, gramatycznych, merytorycznych, to już w ogóle. Tam były kary finansowe za robienie takich błędów. I mm, większość... Nie, może nie większość, ale... Wśród depeszowców, czyli czytających wiadomości, tak jak ja, były osoby po filologii polskiej, po filologii angielskiej, po takich kierunkach typowo humanistycznych. I ja naprawdę się dużo nauczyłam od nich po prostu. Mhm. Byłam najmłodsza w zespole, kiedy tam trafiłam, miałam chyba 23 lata. No i faktycznie miałam wiesz, taki jeszcze niewyrobiony po prostu ten język. I tam zaczęłam o niego bardzo dbać, bo zaczęłam rozumieć, że no to, co idzie na antenę, to jest. To jest święte. I tam naprawdę, wiesz, tak jak potem pamiętam, przychodziły młodsze roczniki do radia i ja pamiętam, jak kiedyś e, serwisantka mówiąca, że stolicą Turcji jest Istanbul, zwrócono jej uwagę, że halo, po pierwsze, jeżeli już to Stambuł, a tak w ogóle to Ankara, ona odpowiedziała, nie muszę znać wszystkich stolic na świecie. No to wiesz, to, to te czasy... Takiego podejścia były mi kompletnie obce. To znaczy, ja mnie uczono mediów i dziennikarstwa w takich czasach, kiedy za coś takiego myślę, że już więcej na antenie bym. E, no nie, 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 zaznała miejsca, to w ogóle nie ma szans. Uważasz, że to były dobre czasy? <laughs> Wiesz, co? No, my teraz dokonujemy korekt, prawda? I, różnego rodzaju i tam było mnóstwo patologii, zwłaszcza w zarządzaniu media, lat 90. Mm -hmm. i później, to to jest w ogóle coś na książkę. Nie? Jakby podstawy mobbingu mogł, uh -huh. mogłaby się ta książka nazywać i tak dalej. I yy, więc pod tym względem, no nie, no, no to, to w ogóle nie. To, to tak nie wolno robić ludziom po prostu. Mm -hmm. Więc dobrze, że dokonujemy tych korekt, że mówimy, że już tak nie wolno, że, że zmieniamy ten system. Natomiast jeżeli chodzi o podejście do pracy. Wiesz co, no mnie to nauczyło takiej obowiązkowości. Mhm. Ja lubię tę swoją obowiązkowość, naprawdę. To, że ze mną jak się na coś dogadasz, to to będzie, nie? Mnie nie ma, że coś się wydarzy, ja tego nie dowiozę, Po prostu. I ja lubię pracować z ludźmi, którzy są obowiązkowi. To jest dość często domena newsowców. Nie chcę generalizować, ale jak czasami spotykam na swoim szlaku, bo na przykład spotykamy się przy jakimś wydarzeniu węcie i ktoś mi mówi, no ja, ja też pracowałem w newsach, to ja wiem, co to znaczy, nie? Szacunek do czasu. Każde 15 sekund ma znaczenie yy, i wszyscy są przygotowani. Więc yy, ja myślę sobie, że moglibyśmy kilka rzeczy zachować z tamtych czasów, ale na pewno nie te dotyczące zarządzania. Jak teraz o tym myślę, to jest w ogóle ciekawa rzecz. Nigdy, nigdy w ten sposób o tym nie myślałem, ale faktycznie newsy są. Szkołą punktualności Oj. i dowożenia na czas. Znaczy, bo tam masz absolutnie taką sytuację, że jak nie dowiedziesz odpowiednio szybko, to news już nie ma, nie ma wartości. To nie jest tak, że ci przygotuję ten materiał na jutro, albo jeśli się spóźniłem, będzie na pojutrze i jest ok. Nie, na no to pojutrze już nie ma żadnego znaczenia. A najczęściej to nie jest na jutro, tylko na za 23 minuty. Mm, tak, albo jak teraz, co 15 minut są w mhm. serwisy w RMFFM. Powiem ci więcej. To uczy wielu innych rzeczy. To znaczy, ja miałam 24 lata, kiedy dostałam poranki w Radiu Z. To jest absolutny prime time. Z punktu widzenia radiowca nie ma nic dalej. Poranek jest driverem całego dnia. Poranek jest najważniejszy. Współprowadziłam to pasmo ze Sławkiem Mierzejewskim mm -hmm. wtedy. podkreślam raz jeszcze. Miałam 24 lata i jestem kujonką. Więc całymi nocami, przysięgam, całymi nocami czytałam Reutera i AFP bo moja wiedza z zakresu polityki zagranicznej była znacznie mniejsza niż mojego kolegi po fachu starszego ode mnie, no nie wiem, o 20 lat pewnie, i ja miałam z tego powodu wiesz, jakieś takie kompleksy. Spałam tylko w dzień wtedy, natomiast nigdy w życiu nie byłam chyba tak przygotowana, bo ja czułam tę odpowiedzialność. I teraz, po co to jest? Dlaczego my się tak uczymy, naprawdę się uczymy? Bo wyobraź sobie, ja potem przeszłam do TFN24 Bis i tam jest tak, że. Jeżeli zerwie się łącze, mm -hmm. jeżeli nie dojedzie reporter, jeżeli, nie wiem, kamera spadnie, to tego reportera nie ma, tego wejścia nie ma. Ale ja tam jestem, świecę twarzą i świecę nazwiskiem i ja dostanę komendę, przyszyj mi 10 minut, to znaczy opowiadaj na temat, no to. Co masz przyszyć? No musisz mieć jakąś wiedzę, prawda? Więc po prostu wyciągasz. To jest w ogóle absolutnie fantastyczny moment. To jest nieprawdopodobne, co się wtedy dzieje w mózgu. Ten wyrzut adrenaliny spowodowany hasłem przyszyj teraz powoduje, że mi się rozszerzają źrenice. W, w moim mózgu łączą się w jakiś cudowny sposób jakieś kropki, jakieś rzeczy, które przeczytałam, wiesz... 4 lata temu, 5 lat temu z artykułem, który w sumie widziałam dwa tygodnie, ale czy to było o tym? Zaczynam googlać zaczynam i po prostu opowiadam historię. Absolutnym moim rekordem było przeszycie 90 minut przed wystąpieniem prezydenta Andrzeja Dudy na forum ONZ. Spóźniał się nie dlatego, że się spóźniał, tylko po prostu mhm. było przesunięcie. Wydawca źle odczytał sygnały płynące z kulis. Wstrzelaliśmy się szybko z. Materiałami i po prostu trzeba było szyć 90 minut. I ja pod koniec już myślałam, że opowiem o sobie. Mm -hmm. Ale faktycznie tu, wiesz, tu opowiadałam o tym, o tym, co było na poprzednim takim szczycie, o tym, kto będzie, o tym, tu mi się przypomniało, że coś, jakiś komentarz no i, i, i opowiadasz. No i dlatego właśnie wszystko ma znaczenie. Trzeba bardzo dużo czytać, jeżeli chce się uprawiać ten zawód. O wpadki nie będę Cię pytał bo one mnie mniej interesują, ale bardziej interesuje mnie sposób reakcji na wpadkę lub też przykrycia. Mhm. Możesz się pomylić. Domyślam się, że kilka razy zdarzyło ci się popełnić gafę. Jak sobie poradziłaś? Albo jaki masz takie dzisiaj podpowiadając osobom, których szkolisz, sposoby na, no właśnie, przykrycie wpadki? Oczywiście zależy od tego, jaka to wpadka. Jeżeli. Pomylisz nazwisko, imię, no to oczywiście i, i jesteś na antenie sam i, i, i szyjesz na przykład. To oczywiście się kory, korygujesz na bieżąco, poprawiasz i tyle. Jeżeli prowadzisz panel, panel dyskusyjny i przedstawiasz swoich gości, nie masz prawa się pomylić. Sorry. To znaczy, musisz przećwiczyć imię, nazwisko, ewentualny tytuł naukowy i tam funkcja wizytówka. Nie masz prawa się w tym momencie pomylić, przejęzyczyć. Nie robisz tego, bo to świadczy o braku szacunku. A jak trafisz na kogoś złośliwego i na przykład powiesz Kalina Kamilczak, a ja bym powiedziała, no przepraszam bardzo, mam na imię Kamila, no to wiesz, no to trochę słabo zaczynać w ten sposób, nie? Natomiast tak generalizując, ja uważam, że Trzeba się przyznawać do błędów. Mhm. Przepraszam, pomyliłam się, powiem to jeszcze raz. Przepraszam, tutaj zrobiłam błąd. Nie mamy w ogóle takiej łatwości chyba w przyznawaniu się do wpadek, bądź tego, że czegoś nie wiemy. To znaczy ja mówię, jak czegoś nie wiem. Na antenie powiedziałabym, sprawdzimy to, poproszę o to mojego wydawcę, nie wiem tego, ale zaraz to sprawdzimy. I już wiesz, tam ludzie działają i to sprawdzają. Mm, więc ja bym radziła jednak Tak, przyznawać się do błędów I po prostu się poprawiać No najzwyczajniej w świecie Natomiast tak samo Ale wiesz o tym, że powiedzenie Przepraszam, pomyliłem się Powiem jeszcze raz Jest idealną frazą do tego Żeby za chwilę ją wyciąć z kontekstu I puszczać jako viral w internecie Mało tego, przykleja się później Już dokładnie do co drugiej Twojej wypowiedzi montowanej pod tytułem Zróbmy z tego montaż i zabawę Boże, w życiu bym o tym nie pomyślała. Ale ten świat tak działa. Znaczy, ten świat działa trochę tak, że wszyscy, którzy później chcą zrobić z ciebie śmieszny filmik, będą szukali takich elementów. I na, jeżeli masz ten nawyk zdrowy, moim zdaniem bardzo zdrowy, i raz na jakiś czas mówisz: Przepraszam, pomyliłem się, to licz się z tym, że po czterech latach pojawi się filmik z wyciętymi wszystkimi twoimi. Przepraszam, pomyliłem się. I ludzie już tylko zapamiętają, że jesteś tą osobą, która się myli. Okej, okay, ale ja oczywiście zakładam, że takie wpadki zdarzają nam się bardzo rzadko. Poza tym wiesz, no trochę jest tak, że nie możesz udawać, że, te, że to się nie wydarzyło. Mm -hmm. no, nie? no bo to, no, to jest chyba jednak większy obciach moim zdaniem. Um, tak, faktycznie jakoś um, nie myślę jak hejter, więc... To dobrze. Dlatego chyba właśnie to, to na tego wpadłam. Ale mimo wszystko, no dobrze, no to jeżeli nie, przepraszam, pomyliłam się, to mm, zaraz, mm, skoryguję mm -hmm. prawie, jakby, wiesz, chodzi mi o to po prostu tylko, żeby zaznaczyć, że to się faktycznie wydarzyło. No... Mm, tak, ja uważam, że ta transparentność jest najważniejsza. Nie udawajmy, że coś się dzieje, jeżeli się dzieje. Taki też jaskrawy przykład trochę obok, a mm -hmm. trochę jednak na temat. Wiesz, nas, w sensie dziennikarzy w tej telewizji za tym stołem, się szkoli do tego, żebym ja do ciebie mówiła w ten sposób, nawet kiedy F16 przelatuje mi nad głową, no nie? I teraz Przyszedł marzec, pandemia, rok 2020, i ja prowadzę program. Kurier do dzwo dzwoni do drzwi, wszyscy to słyszą, pół polski to słyszy, a ja udaję, że to się nie dzieje. No nie absurdalna sytuacja. Tak było, kiedy Asia Kryńska prowadziła w TV24 program i opowiada, opowiada tutaj z Agnieszką Cegielską, rozmawiają o pogodzie i wiesz, a tam dzwoni z tyłu. Nie? I w końcu Asia wybuchła śmiechem i mówi: Przepraszam, kurier do mnie dzwoni. No muszę pójść mu otworzyć, bo przecież to się nie skończy. Więc często mnie pytają ludzie właśnie dzisiaj na szkoleniach, kiedy trzeba było to szkolenie rozszerzyć o moduł dotyczący spotkań online mhm. bo tak nas zmusiła sytuacja pytają co zrobić kiedy ja wtedy mówię, nie udawajmy, że to się nie dzieje, skoro wszyscy widzą, że to się dzieje. To znaczy, nie odwracajmy uwagi, nie skupiajmy się na tym za bardzo, ale kiedy ja prowadzę szkolenie i albo, nie wiem, ważną rozmowę z zarządem jakiejś firmy, omawiamy kampanię, w której mam wziąć udział i wskakuje mi tu nagle mój pies, bo jest Jackiem i umie skakać wysoko, to ja, wiesz, nie chcąc odwracać uwagi, ale nie udając, że to się nie wydarzyło, mówię, że przyszło wsparcie merytoryczne, bardzo się cieszę i odkładam psa i mówię dalej. Mhm. Więc nie udawajmy, że to się nie dzieje, kiedy się dzieje. Ale nie skupiajmy się nad tym. Po prostu poprawmy się i jedźmy dalej. Microsoft opublikował dane kiedyś dotyczące dokładnie zachowań ludzi na Teamsach i pokazywał, jak zmieniało się nasze, nasze, nasza percepcja różnych sytuacji. Że mm. na początku lockdownu wszyscy byśmy turboprofesjonalni. Znaczy mm. absolutnie jakby udawaliśmy, że mimo tego, że jesteśmy w domach, to ten świat nie wygląda domowo. Znaczy w ogóle dzieci, zakaz wstępu do miejsca, w którym masz spotkanie, psy zamknięte daleko, koty wy wy wygonione na dwór, i tak dalej, i tak dalej. Później nastąpił taki moment przegięcia w drugą stronę. Znaczy wszyscy odkryliśmy, że skoro jesteśmy w domach, to, to właściwie pokazujmy cały dom. Znaczy już mhm. absolutnie pójdźmy w takim kierunku, że wszystko. I dzisiaj pokazują, że. Że ludzie są bardzo profesjonalni, ale akceptują te, te ludzkie akcenty. Znaczy, już dajemy sobie przyzwolenie na to, żeby ten kod wskoczył i to już nikogo nie dziwi. Umiemy chyba lepiej tym zarządzić, ale jednocześnie dokładnie jakby odkryliśmy już ten moment, że, że zachowujemy profesjonalizm z ludzką twarzą. Znaczy, jak kurier dzwoni, to można mu powiedzieć, że go wpuścimy jednak. Znaczy I to już faktycznie jakby nikogo nie dziwi, i to, i to jest OK. Ty odeszłaś z telewizji. Dlaczego? A, prezenterki nie odchodzą za stołu? Nie, 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 to się nie zdarza, bo miałam dosyć. Czego miałeś dosyć? Przez całe swoje życie dorosłe byłam niewolnicą prime time'ów. Mhm. Gdy pracowałam w radiu, miałam poranki, gdy przyszłam do telewizji, miałam wieczory. Niestety wiem, jak to wpływa na życie osobiste. Są na pewno ludzie i są. Mhm. którzy potrafią to łączyć, którzy potrafią tak pracować, a ja nie potrafiłam nigdy pogodzić się z tym, że pracuję wtedy, kiedy inni mają wolne. Mhm. Mnie te poranki w radiu wykończyły, wiesz, naprawdę. I uważam, że tak w dużej mierze przez nie się rozwiodłam też. Potem poszłam właśnie do telewizji, dostałam te, ten prime time i to, ja, ja go już nie chciałam, to znaczy... Nie chciałam go, zanim go dostałam. Czułam, że to się zbliża. Już były jakieś takie przesłanki mówiące o tym, że to się za chwilę wydarzy, bo ja po prostu wiedziałam, co się potem wydarzy. Mm, nie chciałam nie tylko dlatego, że wracałam do domu w pół do pierwszej mhm. mm, i nie było gdzie zaparkować, bo na żoli Bożu nie miałam miejsca parkingowego, ale tak naprawdę przede wszystkim dlatego, że. Mm, wiesz, tam się nic nie dzieje. A ty trochę jako newsowiec potrzebujesz tej adrenaliny wynikającej z łamania anteny, breaking newsa. Ja chciałam pracować w dzień, bo wtedy się działo, wtedy było na żywo, wtedy coś, a ja po prostu czułam, że to mnie napędza i to jest super. A wieczorem czytasz startówki, startówki to są inaczej białe, te mhm. zapowiedzi, materiał, wszystko jest przygotowane. Potwornie się męczyłam, a z drugiej strony e, żadna praca chyba... Nie sprawiała mi takiej radości jak praca w telewizji. Ja się urodziłam po to, żeby to robić. Ja pamiętam taki program specjalny, który zaczęliśmy z Michałem Schneiderem, i on miał być tydzień po wydarzeniach w Nicei. Tam był zamach, i skończyło się na tym, że to był zamach stanu w Turcji w ogóle, mhm. gdzie ty nie wiesz, co tam w, o tej Turcji możesz powiedzieć. I myśmy ciągnęli ten program do piątej rano, od 21. Wyłączając się w ogóle potrzeby fizjologiczne, wszystko ci się wyłącza, bo jesteś na takiej adrenalinie. Nie? Ja, ja naprawdę po to. Po to wybrałam ten zawód, żeby zrobić ten program. No i tak rozmawiałam z szefem, raz, drugi, trzeci, a mój szef mi powiedział: Kama, jak ty jesteś wieczorem, to ja śpię spokojnie. I ja się wtedy rozpłakałam. Mój partner ówczesny pracował na porankach w radiu, mhm. a ja na wieczorach w telewizji. Kiedy widzieliśmy się w niedzielę, to potem w sobotę. Ja miałam wrażenie, że ja. Co poniedziałek wyjeżdżam w delegację, mhm. wracam po tygodniu i przełomowym absolutnie momentem było dla mnie, kiedy pojechałam do rodziców. Widać było, że jestem bardzo zmęczona, no bo wiesz, tak naprawdę jesteś w pracy. Ja już byłam tam chyba o 13:30. Mhm. Kończyłam, byłam w domu o wpół do pierwszej i tak cały czas miałam wrażenie, że jestem w tej pracy, bądź do niej jadę. I nie zapomnę, jak mój tato mi powiedział, mówi: Wiesz co, ja mam wrażenie, że twoje życie składa się z bycia w pracy. I przez dwa tygodnie bycia na urlopie, ale popraw mnie, jeżeli się mylę. I ja mówię: OK, mam 32 lata, i tu już się nic nie zmieni. To znaczy, oni mnie nie zdejmą z tych wieczorów. Jeżeli argument jest taki, że oni się czują bezpieczni, kiedy ja tam jestem, bo w razie czego po prostu jestem ogarnięta na tyle, że dam rad do rana, to to się nie zmieni. No i już wtedy wiedziałam, że muszę coś zmienić, że, że tak, że ja muszę po prostu to zostawić. A potem zasłabłam na antenie. Między, w bloku reklamowym, więc nie było to spektakularne. Nikt nie widział tam się, wiesz, no, osunęłam trochę na takie schodki i obiłam sobie tyłek, bo mikroporty miałam przyczepione do spodni. I pamiętam, że siedziałam właśnie z moimi przyjaciółmi i mówię, że no, była taka sytuacja i krew mi leci z nosa mhm. ze zmęczenia. I mój przyjaciel wtedy mówi, wiesz co, Kama, mm -mm, nie, nie, nie może tak być. To znaczy, musisz zmienić pracę. Teraz umówimy cię na rozmowę w Agorze. No i poszłam na rozmowę do Agory, dostałam tę pracę. Potem poszłam do mojego szefa zrezygnować z pracy, z której prezenterki nie rezygnują. Mm, I to było bardzo trudne. Do końca liczyłam, że mnie zatrzyma, ale mnie nie zatrzymał. Jestem mu bardzo za to wdzięczna dzisiaj. To taka trochę złota klatka. No, trochę jest tak, że z jednej strony jesteś na świeczniku i robisz. Twoim niemaniu najcudowniejszą pracę na świecie, ale z drugiej strony cały czas jest ci wmawiane, że na twoje miejsce jest 26 osób i ty nigdy ich nie spotkałeś tych tłumów na korytarzu, więc myślisz sobie w pewnym momencie, ej, a co jeżeli nie? A co jeżeli jest życie poza? No i zobacz, jakie jest fajne życie poza, że ja mogę sobie dzisiaj w piątek przyjść do Ciebie, pogadać i w ogóle dzisiaj to nie byłam w pracy, bo w piątki nie pracuję. I jest życie spoza? Wiesz co, ja wiem oczywiście, że każda korporacja charakteryzuje się tym, że są ludzie, którzy lubią w niej pracować i są ludzie, którzy nie lubią w niej pracować, prawda? Jakby w zależności od tego, na jakiego szefa trafimy, mhm. jaką kulturę organizacja, w tej wielkiej kulturze są mikrokultury w zależności od działu. I ja trafiłam w tej agorze na takich menadżerów, którzy dość szybko zauważyli, że jeżeli ja się będę nudzić, to odejdę. Ja w ogóle, słuchaj, przyszłam do tej agory i ja w ogóle nie wiedziałam, co w ogóle się dzieje, no bo byłam przyzwyczajona do tego, że co pół godziny produkuje dziennik, coś namacalnego, to istnieje. Mhm. Tam miałam być, znaczy zostałam redaktorką naczelną Instytutu Dobrego Życia, serwisu internetowego, który trzeba było zbudować i. Oni mówią, no dobra, no to ty zrób research, jak to ma wyglądać, jakie będą tematy, rozbuduj. <śmiałam> Miałam już w tym doświadczenie, więc nie było to dla mnie żadnym rocket science. I ja mówię, okej, okay. no i wiesz, przyszłam za trzy godziny, a oni mówią, nie, no ale to za, za dwa tygodnie weź, sobie, tak jakby, jak dwa tygodnie. Ja byłam przekonana, że oni mnie zwolnią po miesiącu, bo ja fizycznie nic, jakby rozumiesz, nie wytwarzałam mhm. i nie mogłam się z tym pogodzić. Nie mogłam zrozumieć, że ktoś daje mi czas na przemyślenie czegoś. Na poszukanie benchmarków, na posłuchanie, na przegadanie tych rzeczy. Rozumiesz? To była dla mnie absolutnie nowa sytuacja. No i oni zrozumieli, że ja potrzebuję tej adrenaliny, i zapytali, co mogą zrobić. I ja mówię, że no nie wiem, no nie wiem, może bym jakiś event poprowadziła. I powiedzieli, okej. Okay. A potem poprosili, żebym nagrała jakieś spoty reklamowe. A potem zapytali, czy bym nie chciała, nie pamiętam już co. Ale generalnie wiedzieli, że muszą mi podrzucać jakieś takie drobnostki, żebym ja, mając różnorodność, chciała robić to, po co mnie zatrudniono. No I tak faktycznie było. I tak samo to, że mogłam założyć firmę, to też jest zasługa menedżerów, których spotkałam w Agorze, bo tam powiedziano mi, że. Co to czy znaczy ja powiedziałam, że no dobra, nie jestem w stanie już tego łączyć. To znaczy, chciałabym spróbować pociągnąć swoją firmę, chociaż bardzo się boję, bo jestem bardzo zachowawcza i ostrożna. A moja szefowa w Agorze powiedziała, OK to zostaw sobie u nas to, to i to. Będziesz nam wystawiała co miesiąc fakturę, przejdziesz sobie płynnie, będziesz miała komfort. Ja mówię, no to wspaniale. A po trzech miesiącach przyszłam poprosić o zmniejszenie zakresu świadczeń tej faktury o połowę, bo wciąż jakby, wiesz, napływało i, i nie było czasu, więc tak sobie myślę, że dobrze to wszystko wyszło. Tfu, Jednym z podtytułów tej audycji jest Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd. Mhm. Jak słucham Ciebie, to Ty bardzo płyniesz pod prąd. Znaczy, tak myślisz? Myślę, że tak. Znaczy, Mimo tego, że trafiasz do miejsc, w których ten prąd jest bardzo silny, to potrafisz w pewnym momencie powiedzieć: Zrobię to po swojemu. Jak na przykład odejdę od stołu. Jak na przykład będę prowadziła wywiad tak, aby gość. Zmieścił się w te 8 minut i powiedział mi jak najwięcej. A z drugiej strony dużo się uczysz. No właśnie, to gdzie teraz chcesz popłynąć pod prąd? Cały czas się nad tym zastanawiam, ponieważ mm, ja wiem, że ludzie nie wiedzą, jak ja to mówię. Jestem strasznie nieśmiałą osobą i w ogóle nie mam wiary w siebie, ani pewności siebie. I wiem, że to w ogóle ja uczę tego, więc. Jakby wiem, jak zachować te pozory, nie? Ale jeżeli chodzi o mnie samą, no to mam tutaj sporo zastrzeżeń, więc cały czas mam z tyłu głowy, że to wszystko może się za chwilę skończyć, że to nie będzie tak wyglądało, że trzeba będzie wrócić do korporacji i coś tam, więc wymyślam sobie, co zrobić, żeby przedłużyć ten stan, bo jest mi naprawdę bardzo dobrze obecnie, mm, więc więc mam na to jakiś taki pomysł, mam nadzieję, że mm, jakby zmaterializuje się. Nie jestem pewna, bo, bo już wiem, na jakim jest też etapie, zmaterializuje się w ciągu dwóch miesięcy wiosną tego roku. Mhm. A co ty dzisiaj robisz? Bo to jest ciekawe. Ty powiedziałaś, że dzisiaj jesteś w takim miejscu, w którym robię to, co jest bardzo fajne, dające dużo satysfakcji i przyjemne. Co, mhm. co to jest? Ja dzisiaj łączę wszystkie te rzeczy, które mi się najbardziej na świecie podobają, i w których czuję się gdzieś tam dobra, to znaczy mm -hmm. przede wszystkim prowadzę szkolenia z autoprezentacji. Mm -hmm. To jest jakby naj... patrząc na przychody finansowe. Mm -hmm. firmy, to to jest kor mojej działalności, ale przede wszystkim jednak jestem dziennikarką. Mam cykl podcastów w Wysokich Obcasach, mam mm -hmm. swoją audycję w Meloradiu o Języku OM się nazywa, tak samo jak profil na Instagramie. No wiesz, no tak trochę się nie przyznaję, ale podobno jestem też influencerką. No to też mm -hmm. jest kawałek tortu, na który, obok którego nie można przejść yy, obojętnie. A dodatkowo mogę robić takie rzeczy, których wcześniej nie wolno mi było robić, bo telewizja jest bardzo zaborcza. Mm -hmm. Mogę sobie pójść do dzień dobry i porozmawiać na jakiś fajny temat. Mogę tam zrobić przegląd prasy, mogę przyjść do ciebie i popowiadać o tym, co myślę na temat biznesu, życia i świata. I to jest właśnie ciekawe, że ostatnio częściej udzielam wywiadów niż ja przeprowadzam. To duża zmiana w moim życiu. Prowadzę eventy, dużo prowadzę eventów, angażuję się w kampanie, mogę nagrywać w końcu audiobooki, mogę użyczać głosu, bardzo lubię użyczać głos, wiesz, użyczać głosu. No. E, lubię grać w kreskówkach, nigdy nie wygrałam castingu na księżniczkę kreskówkową, niestety, natury nie oszukasz. Więc no przede wszystkim, tak jak mówię, jestem dziennikarką, ale wolność w tym zawodzie powoduje, że możesz robić wiele rzeczy. Takich, a ja jestem akurat um, taką osobą, która lubi płodozmian. Ja muszę cały czas, jak mam, wiesz, w jednym tygodniu trzy szkolenia, to ja już się szybko nudzę. Muszę mieć w kolejnym jakiś event do poprowadzenia, albo audiobóg do nagrania. Musi się zmieniać, musi to żyć, musi się dziać, nie? To wtedy ja jestem zadowolona. Jak słucham tego, to myślę sobie, że sytuacja, w której wszyscy musimy już naprawdę występować bo można sobie dużo powiedzieć, ale jak patrzę sobie, jak się zmienia rynek, jak patrzę na przykład na swój świat, czyli świat dokładnie jakby korporacji, to nie wiem już wymienić nie kilka, ale kilkadziesiąt firm w Polsce, które mają u siebie dość dobre studia. Takie dobre studia, nie uczelnie, tylko studia telewizyjne, mm -hmm. mikro do, do robienia wideokonferencji. Znaczy to, że Firmy zdecydowały się na to, żeby wyłączyć salę konferencyjną z jej podstawowej funkcji, czyli konferencyjnej, a jednakże zbudować tam ładną scenografię, postawić dobre światło, czasami nawet postawić jeszcze operatora wizji z kilkoma kamerami, żeby pan prezes, jak mówi, do ludzi lub spotykał się ze swoimi kontrahentami, żeby to wyglądało trochę lepiej niż z kamerki, z laptopa. To ten świat no, zaczyna się dziać. Dzisiaj się bardzo mocno rozwija i pewnie ten. Model zdalny będzie nam cały czas funkcjonował. Czego ludzie muszą się nauczyć z Twojej perspektywy, żeby w tym świecie funkcjonować skutecznie, żeby być jeszcze lepszym komunikacyjnie w obszarze prezentacji, autoprezentacji, ale tej, która kiedyś była tylko zarezerwowana dla wąskiej grupy ludzi, czyli dla dziennikarzy, a dzisiaj jest absolutnie wymagana od każdego, czyli nie tylko dobrze wypadać w kontakcie na żywo, ale również w tym kontakcie przed kamerą. Mhm. No bo dzisiaj to jest absolutnie taka kompetencja, która, jak byłbym dyrektorem personalnym i pisał, nie wiem, nowy, nowy model kompetencyjny, to bym dla większości menedżerów, a być może nawet większości osób wpisywał taką kompetencję, jak zdolność do prowadzenia angażujących prezentacji przed kamerą. Jeszcze mhm. co najważniejsze, rzecz jest taka, że domena polityków w sumie. Politykom nie chodzi o to, żeby powiedzieć coś, co ludzie zrozumieją, powiedzieć, zainteresować ich, tylko żeby powiedzieć to, co mają do powiedzenia. Mhm. To jest największy problem. Jeżeli wychodzisz na scenę, wystąpienie publiczne, myślmy o tym szeroko, wystąpieniem publicznym dla jednej osoby będzie wystąpienie wiesz na gali, rozdanie mhm. nagród, 3000 osób na widowni. Dla innej osoby wystąpieniem publicznym będą statusy. Mhm. To ciekawa rzecz, dowiedziałam się o tym. Dwa tygodnie temu prowadziłam szkolenie w takiej korporacji i właśnie powiedziało mi kilka osób, że dla nich największym problemem i stresem są wystąpienia na statusach. Mm -hmm. To źle świadczy o tam jest coś nie tak. Jeżeli pracownik stresuje się wystąpieniem na statusach we własnym środowisku, coś jest nie tak. To jest. Bo często to własne, własne, własne środowisko jest najbardziej krytyczne. A, właśnie. Ja nawet umiem wymienić kilka firm, w których <grym> ludzie nawet mówią, no. że status to jest takie miejsce, w którym jeden występuje, a 23 stara się przyłapać go na błędzie. No właśnie, no właśnie. Więc myśląc szeroko o wystąpieniu publicznym, najważniejsze jest to, żeby ten człowiek wyszedł z informacjami. My musimy myśleć o odbiorcy, musimy język wypowiedzi dostosować do odbiorcy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz połączona. Musimy mówić językiem mówionym. Mamy tendencję do mówienia językiem pisanym. Przykład. Do zdarzenia doszło. Nikt tak nie mówi. Jeżeli będzie wypadek w centrum Warszawy, ja się do ciebie spóźnię. To nie przyjadę i nie powiem, Wojtek, spóźniłam się, przepraszam. W centrum Warszawy doszło do zdarzenia. Samochód zderzył się z tramwajem. Nie, przyjadę do ciebie i powiem ci, przepraszam za spóźnienie. Są utrudnienia w centrum Warszawy. Samochód zderzył się z tramwajem. Mhm. Nie? To jest oczywiście taki najbardziej jaskrawy przykład. On zawsze na moich szkoleniach otwiera listę zwrotów zakazanych, kiedy szkole dziennikarzy. Ale tego jest więcej. Czy otrzymam dwa grosze? Nikt tak nie mówi. Gdybym mm -hmm. chciała cię poprosić o to, żebyś pożyczył dychę, to bym zapytała, czy masz może 10 złotych? Mm -hmm. Czy otrzymała pani mojego maila? Nie, dostałam maila. Czy posiada pani paragon? Posiadać można posiadłość. To są takie najbardziej jaskrawe przykłady, ale chodzi mi o to, że nie mówimy językiem mówionym, po mm -hmm. prostu. Zapominamy o tym. To znaczy chcemy być chyba tacy bardzo oficjalni, mm -hmm. może wydaje nam się, że przez to jesteśmy mądrzejsi. Mm -mm. Jest jeszcze jedna rzecz. Krótkie zdania. Cisza. Kropki. Wiesz, jakby to y, yy, yy, nie, to jest taki jęk umysłu, my to nazywamy jęki umysłu, yy, e albo jak ktoś pracuje w amerykańskiej korporacji to am. a cisza jest niedocenianym środkiem wyrazu. Cisza powoduje, że tam się pomiędzy te zdania wkrada taka przestrzeń i każde zdanie brzmi lepiej. Nie trzeba krzyczeć, żeby zostać usłyszanym. Trzeba mówić wolniej i ciszej i krócej. Decyt. Więc o tym najczęściej e, mówię, że po pierwsze dostosujmy do naszych odbiorców przekaz, zastanówmy się, co ciekawego mamy do powiedzenia, z czym chcemy, żeby ten człowiek wyszedł. A potem w treściwy sposób, bardzo konkretny, bo pandemia pokazała, że my w spotkaniach online zwłaszcza oczekujemy konkretów, tam mm -hmm. nie ma miejsca na burzę mózgów. I skracajmy. Nie mamy szacunku do czasu. Um, spotkania planujemy nawet te online na godzinę. To jest z założenia błąd. Powinniśmy je skracać. 30 minut. Dolina Krzemowa wie, że da się w 15 minut załatwić spotkanie pod warunkiem, że przyjdziemy przygotowani na to spotkanie, prawda? Więc jeżeli kończymy wcześniej, wypuśćmy tych ludzi. Niech oni idą na kawę. To są dobre praktyki, a nie, że trzymamy ich. No to jeszcze opowiedzcie coś tam, nie? Bo... Wydaje mi się, że to jest taki problem, który mamy faktycznie w polskich firmach. Osiem godzin etat. Ostatnio robiłam serię wywiadów z, z ekspertami, z menedżerami z PWC i, i zapytałam ich o to, co myślą na temat tego etatu. I oni mówią, że widzą po młodych ludziach, którzy kompletnie nie rozumieją, z jakiego powodu mieliby siedzieć 8 godzin w pracy, w biurze, skoro są w stanie pakiet swoich zadań na dziś załatwić w 4,5 albo w pięć. Więc wychodzi na to, że to się zacznie zmieniać coraz szybciej. I tu wracamy do takiego elementu, o którym już rozmawialiśmy, czyli skracania. Uh -huh. Jak teraz o tym powiedziałaś, to jest jeden z obszarów, który mnie doprowadza do szału. Uh -huh. Są dokładnie spotkania, spotkania które, trwają, które trwają bardzo, bardzo, bardzo długo. Nikt nie wie, dlaczego one tyle trwają. Uh -huh. Moim zdaniem w dużej mierze dlatego też, żeby wypełnić nam kalendarze. Uh -huh. Ale jak powiedziałeś, że rozmowa w radio może trwać 8 minut, mhm. to znaczy, że połowa spotkań jest w stanie być skrócona tylko o połowę, jeżeli, albo aż o połowę, jeżeli dokładnie wytniemy z nich watę słowną. I watę spotkaniową, która jest nie tylko słowna, ale ma jeszcze mnóstwo takich dodatkowych wypełniaczy. Ja ci coś powiem. W związku z tym, że nie jestem zatrudniona na etacie w żadnej firmie, mogę powiedzieć to głośno, więc powiem to głośno. To jest patologiczna sytuacja, jeżeli pracownicy zakładają sobie w kalendarzach spotkania sami ze sobą, po to, żeby popracować, bo jeżeli mhm. tego nie zrobią, to są ciągani na spotkania. Uważam, że te, ta spotkanioza jest, y, i to zabieranie czasu właśnie na watę słowną, na wygłaszanie waty słownej, to jest na menadżerów, którzy muszą uzasadnić swoje jestestwo. Mm -hmm. Oni nie mają nic innego do roboty, więc chociaż trochę pogadają, żeby zostać zauważonym. Wiesz, kto na tym najbardziej cierpi? Na przykład w firmach IT programiści, mm -hmm. bo oni są rozliczani z linijek kodu. Oni nie uciekną od tego. A te wszystkie właśnie takie prace tam naokoło, które można ubrać w te słowa, no to niestety, to oni zabierają czas. I to jest bardzo zła e, praktyka. Mm, I ostatnio miałam też szkolenie właśnie do takiej grupy, gdzie tam wyszło, że no tak, my wiemy o tym, my chcemy konkretnie, bo ja mam ofertę do napisania, ja mam coś tam, ale menadżer przychodzi i gada i gada. Bo nie ma co robić, po prostu. Musi uzasadnić swoje jestestwo w firmie. No więc y, ostatnio słyszałam też o takiej kuriozalnej sytuacji, jak burza mózgów na Zoomie. To jest założenia Złe, po prostu. No, burza mózgów na zoomie, to ja sobie wyobrażam tak, że zakładamy ją na godzinę, ale spotykamy się o wpół do, bo pierwsze pół godziny każdy się przygotowuje sam. Googla, szuka, słucha, wymyśla coś tam i potem przygotowany przychodzi o wpół do i wymieniamy się konkretem. A nie, że opowiadamy sobie nie wiadomo co, nie wiadomo jak długo, bo to jest po prostu bez sensu. Więc ta zdolność kondensowania naprawdę nam by się teraz przydała, bo jak rozmawiam z tymi firmami. Wszyscy na te spotkania zanarzekają, ale nikt nie potrafi sobie z nią poradzić, bo takich tłumaczą menadżerowie. Jedna firma farmaceutyczna pozrzuciła mi właśnie taki, takie rozwiązanie, wprowadzili sobie Reddita i tam nie da się założyć spotkania, zaprosić na spotkanie osoby, jeżeli nie przypiszesz jej konkretnej roli. No i to wymusiło, znaczy inaczej, to nie, nie to, że wymusiło, ale to spowodowało, że nagle o połowę mniej ludzi zaczęło chodzić mhm. na spotkania, no bo nie ma takiej funkcji jak wolny słuchacz. To ja sobie myślę, ponieważ ja mam taką przypadłość, że myślę obrazami. I mi się to skojarzyło z tym, że był taki moment, że w mediach społecznościowych często pojawiało się piętnowanie firm, które w, negatyw, w zły sposób, mało ekologiczny i ekonomiczny pakują przesyłki. I tam często pisaliśmy, robimy to źle, i było takie zdjęcie dużego kartonu, gdzie w tym kartonie jest mnóstwo wypchniętych wypełniaczy i małe, mały właściwy towar, który kupiliśmy. Ja myślę sobie, że tak powinniśmy teraz piętnować spotkania pełne wypełniaczy. Znaczy, o, znaczy te wszystkie elementy, w których okazuje się, że przychodzimy na spotkanie, które jest takim wielkim kartonem, w którym jest pewna treść, ale ta treść jest tym małym produktem, który został wysłany, a jednocześnie wpakowaliśmy tam gigantyczną ilość śmieci, które nikomu mm -hmm. nie służą, a na koniec dnia tylko no, zanieczyszczają naszą małą planetę, czyli nasz mały czas i nasz kalendarz. Powinniśmy to piętnować. No, bardzo mi zaimponowała menedżerka w czasie jednego ze spotkań, która była tak zmęczona tym, że menedżerowie, którzy muszą się wygadać, żeby zaznaczyć swoje jestestwo, to oczywiście jest mój dopisek, to, żeby zaznaczyć swoje jestestwo, bo wydaje mi się, że skoro nie pada nic konkretnego, a ty gadasz dla gadania, no to jaki jest inny powód? Tak ją to zirytowało, że powiedziała, że słuchajcie, dzisiaj to spotkanie robimy według schematu. Najpierw Będziemy omawiać to, tu zabierze głos ta osoba, potem to, tu zabierze głos ta osoba, następnie coś tam, przejdziemy do podsumowania i dziękuję. Wszystkie osoby, które chcą zabrać głos poza tym, co mamy zaznaczyć, zapraszam na dogrywkę. W środę o 10 spotkanie pod tytułem Wolne wnioski, możecie mówić, co chcecie. I wiesz, że oni faktycznie, to spowodowało, że ustawiła relację w taki sposób, że oni nie mogli się odezwać. Ona mówi, przepraszam, nie ma ci dzisiaj w agendzie, zapraszam w środę o 11, tam wymyślam teraz, na wolne wnioski. I faktycznie, ona się pojawiła na tym spotkaniu w środę o tej już, powiedzmy, że o 11, choć nie pamiętam, czy to była 11. I mówi, że włączyła to sobie w tle. Rosł przysłowiowy, pyrkał jej na gazie, i ona słuchała tamtego po prostu, wiesz, gadania dla gadania, posłuchała, pobyła, mówi: okej, okay, dobra, tak, czułam, że to się w ten sposób skończy, ale w ten poniedziałek, kiedy trzeba było załatwić konkret, udało się załatwić konkret. To moim marzeniem jest teraz, jak to powiedziałaś, żeby ludzie traktowali trochę kalendarz teamsowy czy jakikolwiek inny jako ramówkę telewizyjną. Znaczy naprawdę, żeby myśleli o tym, że tam trochę pakujemy dokładnie elementów newsowych, a wszystkie te miejsca, w których chcemy sobie pogadać, niech zaznaczmy jako przerwa na reklamę. Oczywiście w zależności od tego, jaka to jest stacja, to będzie odpowiednio długo albo krótka ta przerwa na reklamę, ale dajmy sobie też czas ludziom na to, żeby mogli sobie pogadać jak chcą. Ale pamiętajmy, godzimy się na to, że to nie jest ta część, na której wymagamy obecności. Tak, wiem, teraz reklamodlacy się obrażą, bo niby chcieli, żeby widz był bardzo mocno zaangażowany w przerwę na reklamę, ale z reguły to jest to miejsce, w którym wstajemy właśnie i sobie przynosimy podczas oglądania filmu, nie wiem, dodatkowy popcorn, żeby, żeby móc dalej go oglądać i jakoś bardzo z wielkim takim uważnością nie śledzimy reklam lub przeskakujemy gdzieś indziej. No, rozwiązań jest sporo. Można by było zrobić półgodzinne spotkania między 10 a 13, a potem niech każdy zajmie się swoimi sprawami. E, wiemy już, że piątki bez spotkań nie działają. Mm -hmm. Bo i tak wszyscy wtedy się spotykają, bo przecież przez cały tydzień nie ma czasu. Ale jeżeli wszystkim zacznie to przeszkadzać, no to, to musi się zmienić. Poza tym widzę po sobie że, bo dla mnie też to był problem, faktycznie spotkania takie, na których nic, z których nic nie wynikało, tak powiem, mhm. dla mnie przynajmniej, a jednak byłam tam zapraszana i to się skończyło, kiedy przeszłam na swoje, kiedy otworzyłam swoją firmę. Kiedy klient płaci za każdy 15 minut mojego czasu, naprawdę bardzo go szanuję. Mhm. To jest wspaniałe uczucie, że właśnie nie siedzisz nigdzie bez sensu. To ładne. To jest przepiękne. Mhm. To jest dobry moment. Na to, abyśmy powoli stawiali kropkę, ale ponieważ nie jestem w nim tak dobry, to będzie na początek jakby przecinek. Żałujesz czegoś? A, celowo zadajesz to pytanie w taki otwarty sposób. Niech sobie sama zinterpretuje. Czy pytam o kwestie osobiste, czy może o zawodowe, czy może jeszcze jakieś inne? Mm, nie, nie żałuję chyba. To znaczy tak, jednej. w Jednej przygody osobistej, faktycznie żałuję była kompletnie niepotrzebna, ale to tylko jednej. Natomiast żałuję, że tak długo zwlekałam. Ale z drugiej strony pewnie no, nie dało się tego zrobić szybciej, bo jednak ten, to miejsce, w którym teraz jestem, to jestem tu dzięki Instagramowi. To mhm. znaczy, nie zarabiam na lokowaniu produktu głównie, bo nie mam ochoty, i uważam, że przejdzie na to dopiero moment. Jak już wszystkich przeszkolę. No ale nie oszukujmy się. Ci ludzie na szkolenia przychodzą dlatego, że zyskałam popularność dzięki Instagramowi, jakiej nie dały mi media tradycyjne, do których niewiele osób ma dostęp. Popularność dało mi medium, które każdy ma w chałupie, nie? Więc to jest akurat coś zadziwiającego. Więc trochę faktycznie żałuję, że to się nie wydarzyło szybciej. Ale wydaje mi się też, że ja w ogóle bardzo mocno wierzę w jakąś taką, wiesz, energię, nie? Każdy w coś tam wierzy. Ja wierzę chyba w energię, że wszystko jest po coś i że w życiu musi być równowaga. Więc ja pracowałam bardzo dużo, ciężko, ale głupio i teraz jest mi to wynagradzane. Ja mam taki time of my life teraz, to znaczy nigdy w życiu nie byłam szczęśliwsza, serio. I yy, tak trochę też się, wiesz, spotykam ze sobą. Nie na przykład ostatnio sobie powiedziałam, kurde, kama, jestem z ciebie dumna. Ja nie mówię sobie takich rzeczy, jestem bardzo okrutna w stosunku do siebie, jestem bardzo wymagająca, ale trochę tak faktycznie, taką delikatną dumą napawa mnie to, że to idzie tak, jak idzie wszystko i tak się samo w sumie zbudowało. Chociaż chyba powinna powiedzieć, że to ja zbudowałam, ale tak, no właśnie, widzisz, jeszcze nie do końca mi to wszystko wychodzi na poziomie komunikacji. Więc trochę szkoda, no ale no, ale no nic. Myślę, że to wszystko było potrzebne. To, że w takim wieku, bo ja mam prawie 40 lat, jednak spotkało mnie to, co mnie spotkało. Myślę, że też powoduje, że jestem już na tyle dojrzała, że nie daje się zapędzić gdzieś w kozi róg. Nie infantylizuje mnie ten Instagram, że zachowuję zdrowy rozsądek, że nie jestem w stanie połasić się na współpracę, na które łasić się nie należy, że rozumiem pewne zależności, że nie możesz pokazywać się w stroju do endermologii na Instagramie, jednocześnie oferując swoje usługi szkoleniowe major playersom typu... Bank, prawda? Mm -hmm. No po prostu sorry, albo, albo. No więc ja gdzieś mądrze wybrałam i myślę, że to, że to trwało tak długo, było po to, żeby moja jakaś taka wiedza, wrażliwość, intuicja ugruntowały się na tyle, żebym dzisiaj mogła podejmować słuszne decyzje. Cieszę się, że zahaczyłaś o media społecznościowe. Czym one są dla ciebie? Bo jesteś w nich bardzo aktywna. Mhm. Mm no na Instagramie głównie, mhm. prawda? TikToka odpaliłam jakiś czas temu, więc trochę tam zaglądam. Oj, to trudne medium. Mm. No, tak jak mówię, O.M. powstało, bo mi się nudziło. To była pandemia ścisła ta właśnie i to poszło jakąś taką falą, że ja do dzisiaj jestem w szoku. Źródło popularności przekładające się na finanse. To jest dla mnie przede wszystkim to. Ale dzisiaj też to jest no, kontakt z widzami. Mhm. Wiesz, to jest w ogóle takie źródło takiej informacji zwrotnej, której nie masz, jak pracujesz w radiu czy w telewizji, mhm. kompletnie. I nagle się okazuje, że to są ludzie, którzy codziennie zaczepiają cię na ulicy. To jest przemiłe. Poznają mnie głównie po psie. Um, no, i takie jest to źródło po prostu finansowania. Stąd właśnie takie moje bardzo poważne podejście do tego, co się tam pojawia w tych storiskach, mimo że często są to, wiesz, no bardzo zabawne rzeczy. W każdy wtorek i czwartek ja muszę, wiesz, wydać program mhm. i widzę wiele osób, koleżanek i kolegów, którzy no, prosili mnie o radę, bo na przykład też wystartują ze swoim cyklem, nie? I będą robić to tak samo. I widzę, że po sześciu, ośmiu odcinkach im się to nudzi. To jest praca. Mm -hmm. To znaczy, ja w każdy poniedziałek i środek muszę usiąść do słownika, pogrzebać, poczytać, po coś tam popatrzeć w internecie, jak to ktoś tam tłumaczy? Więc to jest, no tak. Trochę zawsze się śmieję, że Instagram to nie jest praca, ale jednak to trochę jest praca. A skąd bierzesz? Chcę powiedzieć, motywację, bo ona jest w czymś innym moim ukryta, ale. Odwagę do tego, żeby pokazywać również tą swoją część prywatną. Myślisz, że to wymaga odwagi? Tak. Wiesz co, ale. Bo ja mam wrażenie, że w sposób dość zmyślny pokazuje tę część. Znaczy pokazuje tylko to, co chce pokazać. To w 100% akceptuję i to w 100% rozumiem, ale dalej jest taki moment, skąd wziąć tako, tak, taką odwagę, bo to jest coś, co z jednej strony wszystkie badania pokazują. Ludzie chcą Cię poznać takim, jakim jesteś, mhm. od kuchni. Instagram jest o tym, żeby mówić nie tylko te profesjonalne rzeczy, mhm. ale też pokazać dokładnie siebie w codzienności. I oczywiście ta codzienność, ona nie jest koloryzowana, mam nadzieję, ale ona jest po prostu selektywnie dobierana. Znaczy w taki sposób, że dokładnie co powiedziałeś, pokazujemy tylko te elementy, z którymi się czuję ok, i jestem gotowy je pokazać. Ale jednocześnie to, moim zdaniem, wymaga, przynajmniej u mnie na przykład, mm. przełamania się i powiedzenia, dobra Wojtek, nie wiem, masz dwóch fantastycznych synów, z którymi w ciekawy sposób spędzasz czas, pokazuj to. A ja zawsze sobie mówię, kurczę, no ale kogo interesuje to, że nie wiem, właśnie wracamy z deskorolki albo, że właśnie razem robimy sobie live, znaczy live cooking. Po prostu razem gotujemy. Jakbyśmy to pokazali, to byłby to live cooking. Ale nie pokazujemy tego. No i to jest taki moment, który jest oparty trochę o, jest być może nie lęk, ale takie przekonanie, że no właśnie, czy warto to robić. Ja się nigdy nad tym tak nie zastanawiam. W ten sposób. Czy, czy to warto, czy nie warto, pokaż to, nie pokaż tego. To znaczy, mój pies robi śmieszną rzecz, akurat udało mi się to nagrać, wrzucam sobie na rolkę. No widzisz, bo to jest to, że ja gdzieś tam z tyłu głowy jestem sama, ja i moi przyjaciele. Mhm. Ja, słuchaj, jakbyś popatrzył, kogo ja obserwuję na Instagramie. Oczywiście tam obserwuję około 700 chyba, czy 800 osób, ale wiesz, że tam. Wpadają ci mhm. w tę widzialność, nie wiem jak to nazwać, w ten fit twój, osoby, z którymi nawiązujesz jakieś interakcje. Ja chcę wiedzieć, czy Henio Michałowski, mhm. syn mojego przyjaciela Damiana, mhm. dotarł do przedszkola. To jest dla mnie interesująca rzecz. Chcę wiedzieć, czy Karolina Chytrek-Prosiecka, która jest akurat gdzieś tam, zrobiła coś tam. Rozumiesz, to są dla mnie interesujące rzeczy. I ja tak samo ostatnio wrzuciłam. Jak to powiem, to aż w ogóle słyszę to już, że to źle brzmi. Ja ostatnio wrzuciłam absurdalny, brzydki, nagrany w kuchni, przy złym oświetleniu i bez make-upu filmik, jak sole frytki. Bo ja lubię frytki, rozumiesz? Ja lubię bardzo ziemniaki. Ja już sobie posoliłam frytki. Ten filmik obejrzało 70 tysięcy osób i ja nie do końca rozumiem, dlaczego. I 3 tysiące to polubiły i w ogóle tam jest im kilkaset komentarzy. Nie wiem, to jest po prostu zwykłe. To jest ten fryt, Albo to były te frytki po treningu. Przed treningiem. Przed treningiem. O, znaczy... i wszyscy chyba pomyśleli, że spoko. Ania Lewandowska tam napisała uśmieszki, więc może wszyscy się wiesz, poczuli, że okej, okay, skoro Ania uśmieszkuje, to znaczy, że, że tak wolno. Wiesz, co nie zastanawiam się nad tym. Wrzucam to, co mam ochotę wrzucić. Mam brzydkie zdjęcia na Instagramie, wszystkie są robione telefonem, są niedoświetlone. Kiedyś nawet kupiłam ten ring taki, który mhm. Ty chyba też gdzieś masz. I w ogóle z tego nie korzystam, bo nie, nie lubię tego rozstawiać. I ja po prostu to robię jakoś tak intuicyjnie. Wiesz, to z tego nigdy nie będzie jakiegoś biznesu, z mojego Instagrama. Bo ja po prostu nie lubię tego, wiesz, w sensie te zdjęcia, to wszystko to jest takie, jakie po prostu jest. I, I nie zastanawiam się, te treści nie są jakoś ładnie dobrane. Jak spojrzysz na ten fit, niektórzy mają takie piękne, nie, te kolory, kupują te presety, to wszystko jest takie, kurcze, ja, ja uwielbiam w ogóle takie estetyczne rzeczy, więc kilka takich profili obserwuję, więc wiem, że mój taki nie jest. Bo u mnie jest na przykład zdjęcie telewizora i ja tam polecam osobę, które dzisiaj warto obserwować, żeby mieć... Bieżące informacje z Ukrainy, nie? No, bo wydaje mi się, że różne rzeczy można opowiadać w, na Instagramie. Możesz opowiadać rzeczy dotyczące strefy beauty, możesz rozdawać kody rabatowe, ale ja nie chcę rozdawać kodów rabatowych. Ja chcę opowiadać o jakichś takich rzeczach, na których się znam. O tym, że jakąś książkę można by przeczytać, że jakiś program można by zaobejrzeć, jakiś serial, że można by coś zobaczyć. Nie wiem. To są rzeczy mi bliskie i takie, które wydaje mi się, że. Mm, może trochę nie, ale no zawsze sobie myślę, że nawet jak nagrywam on, O.N., że muszę skracać i skracać i skracać, bo ja tym ludziom dosłownie zabieram życie. Oni oglądając moje treści tracą życie. No rozumiesz, no jakby... i dlatego skracam. I dlatego skracam i dlatego chcę wrzucać takie treści, które no, są nie tylko kodami. Mam taką zasadę, że nie, nie podaję kodów reklamowych. Tych takich, wiesz, w sensie promocyjnych. I to jest piękny moment na to, żeby postawić już tą kropkę. Szczególnie, że mamy zadbać o to, żebyście nie marnowali życia. Dziękuję, że dotrwali dotrwaliście do tego momentu. Jest mi bardzo miło, że przysłuchaliście tej audycji razem z nami. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Ja się bardzo dużo nauczyłem. Nauczyłem się o tym, jak skracać, o tym, żeby robić większe pauzy i stawiać kropki. Jeszcze nie do końca wiem, co to znaczy nie śpiewać, ale to, to sobie mam nadzieję, że kiedyś odkryję na jakimś szkoleniu. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również, było mi bardzo miło. A was? Was zachęcam do tego, żebyście oczywiście ocenili tę audycję. Znaczy tej, tej konkretnej nie dacie rady, ale całą audycję Hera Oner. Pamiętajcie, wasza każda gwiazdka przekłada się na pozycję w rankingach, czyli na oszukiwanie trochę algorytmów, które sprawiają, że jesteśmy wyżej, a im jesteśmy wyżej, tym ja mam swoją wewnętrzną motywację, czy też waszą zewnętrzną, przez was zewnętrzną napisaną na. na, na Napędzaną moją wewnętrzną, coraz większą, do tego, żeby te audycje robić jeszcze ciekawsze i lepsze. Ta będzie jedną z moich ulubionych. Dziękuję Ci za to bardzo. Dzięki.